Witajcie. Kolejna część mojego vloga wspaniałego. Mam nadzieję, że was nie zanudzam tym takim moim tym gadaniem, takim robieniem odruchowym. Zauważyłem to dopiero na filmikach, które robiłem, że co jakiś czas jakiś wąż czy jakiś naglista. Niestety, jak widać, troszeczkę mam znowu bałagan. To jest chyba taki jakiś nałóg po prostu. Nie wiem, powinno się to wpisać do jakiejś listy chorób ludzkości. Po prostu takie lenistwo, może nieogarnięctwo. Albo coś takiego. Ja mam dobry sposób na sprzątnięcie. Już jest ładnie. Teraz gdzie są te moje kartki? Gdzie to? Generalnie gdzieś muszę je... Dobra. Porządek jest. Kurde, tam coś jeszcze... Spadaj, dobra. Jak już ogarnęliśmy pokój, to można odpowiadać na pytania. Doskonałe pytanie, Arti 555666. Jaki kolor do sypialni? Nie wiem, pewnie czarny, najlepiej, żeby w ogóle po ciemku tam siedzieć, jak się wchodzi. No generalnie ja to lubię, jak mam coś na oczach, a jak generalnie bym miał coś czarnego, ściany na czarno pomalowane, to pewnie byłoby jeszcze lepiej. Więc to, generalnie to mi się wydaje, że to jest fajna odpowiedź i powinniśmy się do tego stosować. Tylko, że jeśli mamy jeden pokój, to na czarno go pomalować? Trochę tak głupio. Dobra, o znowu Zaksor Jarpk. Co do kapeli, to sądzę, że to jest Solwork. A to już było. To już było, nie trzeba powtarzać. Następne Pietrucha Fil. Pietrucha Fil? Ja się nazywam Pietraszek, a ten Pietrucha Fil. A nie, może to przez przypadek wyszło. Pyta się mnie, ile masz lat? No 22 września będę mieć 30, więc jestem starą dupą. Starą. No niestety, tak już się stało, że po prostu starość nie radość, młodość nie piękność. Coś w tym stylu. Kajetan Kostrzewski się mnie pyta, co to jest osmoza. Zapewne to jest jakieś wnikanie czegoś do czegoś. Miałem to na pewno na biologii, lubiłem biologię, ale niestety już mi to wyparowało z głowy, jak alkohol. Ale pewnie to jest jakieś przenikanie się tam komórek, pewnie oni tam jakieś, one się jakoś tam coś się przenikają jedne przez drugie, tam coś takiego wchłaniają, coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oznaczam, że to odpowiedziałem, bo po prostu nie za bardzo mam inne możliwości takie wenowe, a z Wikipedii nie wydrukuję odpowiedzi. Jak niektórzy to robią i czytają w telewizji publicznej. Jeszcze do góry nogami. To dopiero jest wypas czytać. Cube Mistrz. Słuchasz Metaliki? Oczywiście, że słucham. Jak mógłbym nie słuchać Metaliki? Od razu tutaj hejterzy Metalikowi powiedzą, ale się Metaliko zeszmaciło, bo tam grają, coś tam. Ale generalnie, znowu używam słowa generalnie, Metalika jest wspaniałym zespołem. Jeśli się cofniemy w przeszłość, do lat 80., gdzie powstawały naprawdę fajne albumy, to nie ma nic do zarzucenia Metalice. Ja je generalnie bardzo lubię z dwóch względów. Z jednego względu na samą muzykę, jaką tworzą, to musicie też przyznać, przynajmniej tą starą, są fajni. Może nic takiego nie zrobili nadzwyczajnego teraz w porównaniu z tymi kapelami. To jest jedna rzecz, za muzykę, jaką tworzą. Druga rzecz, za fenomen, jaki stworzyli, albo czasy, w jakie się wplasowali, jaki fajny wyraz, czasy, w jakie się wmieścili, w jakie weszli po prostu, stali się sławni, po prostu to było coś takiego jak oni, to ciężko byłoby osiągnąć. Wiadomo, że można wymieniać na równi z nimi mnóstwo innych zespołów. Generalnie jak oglądam filmy takie z ich koncertów i ta aura, taka aura szajby publiczności na ich widok, nawet na przejście gdzieś tam po scenie czy koło sceny jest niesamowita i widać, że to ludzi naprawdę kręciło, to nie robili tego relacji z koncertu po to, żeby, nie wiem, sztucznie pokazać, jak to się dziewczyny podniecają, jak widzą tam Ulricha czy Hetfielda, ale to widać żywą reakcję tłumów, albo na przykład na koncercie w Rosji, nie pamiętam, który to był rok, 80. któryś, jak ludzie naprawdę wariowali na ich widok, helikoptery latające nad całym tym stadionem, czy miejscem, gdzie to grali, to chyba musiał być większy niż stadion.
to jest naprawdę coś niesamowitego. I samo oglądanie takich filmów, połączonych oczywiście z muzyką, oglądanie takich widoków jest niesamowite, niesamowicie motywujące. Co prawda, wiadomo, że już ciężko osiągnąć to, co oni zrobili, więc z jednej strony jest to troszkę melancholijne, ponieważ oglądamy coś, czego my nie osiągniemy, czy większość z nas nie osiągnie. Mi się wydaje, że prawie nikt. Na taką skalę oczywiście. Ale z drugiej strony bardzo motywujące. Jak ja oglądam te filmy, po prostu naprawdę się bardzo podbudowuje. To nawet niekoniecznie chodzi o Metallicę jedynie, ale inne te większe zespoły. W każdym razie, czy słucham Metallicy? Tak, słucham Metallicy. Jak się za bardzo rozgaduję, to też tam krytykujcie albo co, albo nie krytykujcie, nie wiem. The Usis 7? Justynka. Kumpela moja, znaczy no tak, no moja też generalnie. Kiedy posprzątasz ten bałagan? Aha, tu już się przeterminowało, bo właśnie posprzątałem. Właśnie zrobiłem taki... O, mogę jeszcze powtórzyć. Coś tu leży, coś tego. Dobra, posprzątane jest, wylizany. Aż tutaj są takie... Nie mam gdzie tego trzymać, ale generalnie już ładzik jest taki. O, po prostu można się przejrzeć w tym. Dobra, tutaj odpowiedziałem. Wombokombong. Ojeciu, ja wam to pokażę, bo to jeszcze seria takich, gdzie nie wklejam tych nazw, ale on się pyta, o jego ksywka jest taka. Pyta się mnie, czy mógłbym nakręcić poradnik dotyczący szybkiego grania na dwóch strunach. Aha, przykład riff, drugi riff z Master of Puppets. Oczywiście, że będę też nakręcał. Właśnie sobie tutaj zaznaczę, żeby do kolejnej lekcji taki materiał przygotować. Jak najbardziej takie rzeczy też możecie pisać. Może to akurat nie jest na vlog Q&A za bardzo pytanie, ale właściwie to jest dobra akcja będzie. Witajcie. Z okazji 1000 subskrypcji, które zostały zasubskrybowane na moim kanale, mam dla was konkurs. Zadanie konkursowe będzie polegało na zrobieniu logo mojego kanału. Może być to w dowolnej jakiejś formie, może być zabawne, poważne, byle nie jakieś wulgarne, bo to raczej nie mogę czegoś takiego zamieścić. No najlepiej, żeby to było jakoś narysowane, może zeskanowany rysunek, albo zrobiony w Photoshopie, albo jakoś to tak, żeby był w miarę fajnej jakości. Zresztą każdy pomysł będzie dobry, nawet zdjęcie z komórki też mogłoby być. Przynajmniej tak, żeby można było to jakoś zamieścić ewentualnie gdzieś tam na kanale. I będą nagrody. Pierwsza nagroda to będzie Barry Grip. Dobre światło, gorsze światło. Tak jak kanał jest poświęcony muzyce i graniu na gitarze, to nagrody będą też muzyczne. Bar Grip jest pierwszą. Drugą nagrodą będzie koszulka zespołu Serpent Wings, w którym gram. Nie jest to żadna sława, ten zespół. No ale to byłoby w sumie tyle. Czekam na wasze wszystkie propozycje.